W marcu telewizor kosztował 2200 zł. W czerwcu cenę obniżono o 20%, a w listopadzie podwyższono o 15%. Jaka jest cena telewizora po tych zmianach? Z treści zadania wiemy, iż w marcu telewizor kosztował 2200 zł. W czerwcu jego cenę obniżono o 20%. Natomiast w listopadzie podwyższono o 15%. Najpierw obliczymy, jaka była cena telewizora w czerwcu. Wiemy, że od kwoty 2200 zł. należy odjąć 20% z tej kwoty. Czyli mamy 2200, odjąć 20%. Z 2200. Dostaniemy. Najpierw wykonamy mnożenie, czyli 2200 przepiszemy. Zamienimy procent na liczbę, czyli dzielimy przez 100, czyli przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Dostaniemy dwie dziesiętne z 2200. Jeszcze raz przepiszemy 2200. Możemy skorzystać z kalkulatora. Dostaniemy 440. Po odjęciu zostaje nam 1760 zł. Cena 1760 zł obowiązywała aż do listopada. W listopadzie Cenę podwyższono o 15%. Czyli do ceny listopadowej, czyli do 1760 zł, teraz będziemy dodawać 15% z tej kwoty. Czyli dodajemy 15% z 1760. Najpierw wykonamy mnożenie. Czyli 1760 przepisujemy. Zamienimy procent na liczbę, czyli znowu dzielimy przez 100, czyli przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Dostaniemy 15 setnych razy 1760. Możemy skorzystać z kalkulatora. Dostaniemy 264 i wykonajmy dodawanie. Dostajemy 2024 zł. Oznacza to, że w listopadzie cena telewizora wynosiła 2024 zł.